Agnieszka Kochanowska. Jak się tu znaleźliśmy? Miejski Teatr Miniatura Gdańsk. Ta książka wyróżnia się spośród pozostałych nominacji formą literacką. W całości pełna poetyckiej zadumy, mieści jednak w sobie obok fragmentów lirycznych także elementy non-fiction, których głównym zadaniem jest zapoznanie młodego czytelnika z wielokulturowością jednego z najbardziej osobliwych pod tym względem miast polskich – Gdańska. Teksty te mówią o dawnych przyczynach tego zjawiska, a także o powojennych próbach zasiedlenia Pomorza ludnością niekwestionowanie polską, z czym wiązały się planowe, przymusowe przesiedlenia i wysiedlenia ludzi innej narodowości. Autorka tłumaczy współczesnym dzieciom sposób myślenia stojący za takimi działaniami, informuje też o zmianach, które następowały w polskim prawie wraz z przemianami politycznymi, najpierw w latach 50., a następnie 90. Na część literacką książki składa się 6 opowieści napisanych prozą poetycką o dużym ładunku lirycznym. O swoich przeżyciach wojennych i powojennych opowiadają dzieci należące do różnych mniejszości narodowych i etnicznych, będące ofiarami zarówno II wojny światowej, w której często potraciły swoje rodziny, jak i powojennego przesunięcia granic. Klara jest Niemką, dawną mieszkanką wolnego miasta Gdańska. Sara, teraz Hania, Żydówką, której rodzina najprawdopodobniej zginęła w obozie, a ona sama, wyprowadzona z getta i ukrywana przez Polaków, po wojnie znalazła się w gdańskim domu dziecka. Białorusin Władek, Ukrainiec Iwan, Litwinka Ania oraz Tatarzy Tamara i Ali to ofiary przesiedleń. Trafili do Gdańska z miejscowości, które po wojnie znalazły się poza granicami Polski. W opowieściach dzieci dużo jest dramatyzmu, trudnych emocji, przede wszystkim lęku i niezgody na przymus opuszczenia miejsc, w których mimo młodego wieku zdążyli już zapuścić korzenie. Książka pełna wzruszeń czytelniczych, pomagająca zrozumieć przeżycia, jakie towarzyszą współczesnym imigrantom, zwłaszcza dzieciom, które są zmuszone żyć z dala od miejsca urodzenia i dzieciństwa. Godna polecenia literatura familijna.